kochani, witam was bardzo, bardzo gorąco. Mam nadzieję, że macie się dobrze i jakoś żyjecie przy tych upałach. Nie wiem jak w Polsce, ale tutaj w Anglii naprawdę upały mamy ogromne. Dzisiaj nowy oczywiście miesiąc, lipiec, czas na kolejny makijaż budżetowy, czyli taki, który zostanie wykreowany przy pomocy bardzo tanich, dostępnych dla każdego kosmetyków. Słuchajcie, makijaż w lipcu chcę, żeby był lekki, bardzo taki świeży, dziewczęcy, no bo ponieważ są takie upały, że no nie chcę obciążać tej mojej skóry, zależy mi na szybkim, delikatnym podkreśleniu swojej urody, no i przede wszystkim musi to być makijaż wytrzymały, który przeżyje ten upał. Chcę, żeby jeśli już muszę się pomalować, no to żeby czuć się jak najbardziej komfortowo, no i przede wszystkim, żeby to wszystko nie spłynęło przy oczywiście takich temperaturach wraz z potem. Tak więc tak, ale oczywiście ciągle chcę, żeby ten makijaż był oryginalny, żeby coś tutaj było takiego nietypowego, wiecie, żeby nie był to kolejny nudny make-up, no make-up czy coś w tym stylu. Tak więc no, mam nadzieję, że coś takiego uda mi się wykreować dzisiaj dla was i zaczynamy. Oczywiście zaczynam od opaski, żeby włosy mi nigdzie nie wchodziły na twarz. Moja skóra już jest bardzo dobrze nawilżona, ponieważ jedyna rzecz, o której nigdy nie zapominam w lecie i w zimie, to jest dobre, porządne nawilżenie bez względu na temperaturę. Pamiętamy też o SPF, to jest, słuchajcie dziewczyny, podstawa. No i przechodzę do bazy. Dzisiaj moją bazą jest L'Oreal Lumi Magic. To jest taka baza, która jest świetną alternatywą dla Strobe Cream z MAC-a, słuchajcie, ponieważ to też jest taka baza perłowa, bardzo rozświetlająca. Ona trochę mi nawet rozjaśni tą moją skórę. Bardzo jest zbliżona, słuchajcie, do tej właśnie bazy, kultowej już bazy z MAC-a. To mi da piękne, subtelne rozświetlenie mojej cery. Kolejny produkt, podkład. Dzisiaj nie używam podkładu, używam BB Cream, z tego względu, że chcę, żeby właśnie było to jak najbardziej leciutki produkt, żeby nie zatykał mi porów, żebym nie miała żadnego uczucia ciężkości na twarzy. Tak więc dzisiaj mamy Nude Magic BB Cream 5 w jednym i to jest właśnie krem taki koloryzujący, który ma w sobie kapsułki i adaptuje się do naturalnego koloru naszej skóry. Naturalnie on jest, widzicie, przeźroczysty. Natomiast ma w sobie kapsułki i jak zacznę go wmasowywać, to po prostu zacznie zmieniać kolor. Palcami to jest najlepszy sposób aplikowania kremów BB, z tego względu, że pod wpływem palcy no po prostu lepiej ten produkt wchłania się w skórę i lepiej adaptuje się do naturalnego po prostu odcienia naszej skóry. Widzicie, jak ładnie moja skóra jest wyrównana, koloryt. Teraz, słuchajcie, przechodzimy do rozświetlacza. Nie chcę żadnego korektora, który będzie ciężki, który będzie mi się pod wpływem ciepła, potu, temperatury gdzieś tam wałkował, rolował i inne sprawy. Więc wybieram dzisiaj Vibo, to jest Deluxe Brightener, czyli taki delikatny korektor, rozświetlacz w pędzelku. I jego aplikuję właśnie tutaj pod oczami, na te części twarzy, które chcę delikatnie rozświetlić, rozjaśnić. A to jest produkt bardzo właśnie leciutki. Jego formuła jest leciutka, więc da mi, myślę, takie subtelne, ładne rozświetlenie. I nie będzie zbyt ciężki, nie będzie wyglądał ciężko na twarzy. Oczywiście też palcami. Oczywiście można pędzlem, ale ja preferuję palcami. I teraz czas na korektor punktowo. Słuchajcie, bardzo ograniczam ten produkt, bo nie chcę za dużo walić po prostu korektora gdzieś tam na moje przebarwienia. Trochę tylko tam, gdzie jest ich najwięcej i przy nosie przede wszystkim, bo tutaj mam zazwyczaj zaczerwienienia. I paluchem wklepuję. Wolę, żeby te moje niedoskonałości gdzieś tam przebijały delikatniej, niż jakbym miała zapychać po prostu cerę i wiecie, żeby też po czasie to gdzieś mi się nie osunęło, korektor i tak dalej i nie spłynął. Tak więc
z dwóch stron wolę w tą stronę. I teraz gruntuję wszystko pudrem, to jest puder Kobo Brightening Matte Powder, bardzo lubię ten produkt. I delikatnie, tylko i wyłącznie w te miejsca, gdzie albo miałam korektor, albo które chcę zmatowić, czyli strefę T. Takim precyzyjnym pędzelkiem, bo wtedy mam właśnie lepszą kontrolę. No i przede wszystkim pod oczami troszeczkę. I teraz już możemy przejść do oczu. I najpierw zacznę oczywiście od brwi. Brwi zrobię kredką od Collection, bardzo tani produkt, gdzieś około 3 funtów. To jest kredka w odcieniu 3 blond. Najpierw oczywiście rozczesuję, żeby zobaczyć mój kształt. No i teraz zaznaczę. Wypełniam. Żeby kredka nie spłynęła przy takich temperaturach, wiadomo, żeby ona się nie rozmazywała, najlepiej utrwalić ją jakimś żelem. Ja niestety nie mam nic taniego, ale wiem, że bardzo dużo jest na rynku różnych tanich żeli, zwykłych takich, wiecie, bezbarwnych, które będą utrzymywać po prostu produkt w ryzach. Więc ja zaaplikuję, tutaj mam Eylure akurat, ale tak jak mówię, na rynku jest naprawdę bardzo dużo różnych żeli bezbarwnych, czy jakikolwiek wosk, który macie, po prostu żeby utrwalić tą kredkę, żeby pod wpływem temperatury po prostu pozostała na swoim miejscu. I możemy przejść już do makijażu oka. Dziś będę używać paletki Vibo, z tego względu, że tutaj jest dużo naturalnych kolorów. Ja też nie chcę jakoś nie wiadomo jak szaleć z tym okiem. Chcę zrobić naprawdę bardzo delikatny makijaż. Tutaj mam, widzicie, wszystko, czego potrzebuję. Maty i tutaj perłowe też kolory. Najpierw biorę ten tutaj taki kremowy kolor i nim zaznaczę podłukiem brwiowym, żeby troszeczkę rozświetlić to miejsce. Biały byłby zbyt, wiecie, nachalny, więc ten taki kremowy kolor idealnie pasuje. Tutaj ten drugi, jak on się nazywa? Sparkling Nude. Ten kolor aplikuję na całej ruchomej powiece. I teraz przechodzę już do załamania powieki i tym tutaj jasnym brązikiem, takim delikatnym, dużym, puchatym pędzelkiem zaznaczam moje załamanie. Powiem Wam, że ja za tą paletą zbytnio nie przepadam, bo ta pigmentacja tutaj jest średnia, powiedzmy. Trzeba się namachać i namęczyć. No ale można przynajmniej budować, tak więc nie jest źle. Trochę załamanie jest zaznaczone. Teraz przejdę jeszcze do tego tutaj ciemniejszego koloru, bardziej już takim precyzyjnym pędzelkiem i troszeczkę jeszcze w to załamanie, żeby je pogłębić. No i oko przyciemnione, trochę załamanie zaznaczone, słuchajcie. I teraz co chcę zrobić, to troszeczkę jeszcze przy linii rzęs, gdzie będę po prostu malować maskarą, wezmę tą czarny ten cień, ale trochę go wymieszam z tym brązem, z tym ciemnym brązem, z tego względu, żeby nie było to zbyt mocne, ale żeby też, no nie mogę dać samego brązu, bo jak będę aplikować czarną maskarę, no to wiadomo, byłby za duży przeskok. Tak więc takim pędzelkiem, tym, którym maluję brwi, trochę właśnie mieszam te dwa odcienie z sobą i delikatnie zaznaczam tylko linię tutaj początkową rzęs, żeby troszeczkę zagęścić moje rzęsy i przyciemnić właśnie tą linię. Przy końcu trochę tylko tą linię pogrubiam, ale nie wyciągam nigdzie, bo nie chcę, żeby to był właśnie efekt, chcę, żeby to był naturalny efekt, a nie jakbym miała eyeliner. Teraz słuchajcie, biorę jeszcze tutaj takiego jasnego kolorku, beżowego i trochę jeszcze takim dużym, puchatym pędzlem wszystko z sobą blenduję, żeby to jeszcze było wszystko z sobą roztarte
jak najbardziej te granice były miękkie, ładnie się przenikały. A ponieważ u mnie kolor to podstawa, musi się pojawić, to słuchajcie, teraz biorę taki cień, taki miętowy, no to jest taka, no taka mięta piękna, perłowa. To jest cień z My Secret Pearl Touch i w odcieniu 108, tak, 108. Tak wygląda ten cień, prześliczny i chcę go zaaplikować na dół, ale nie na linię wodną, tylko pod, poniżej linii wodnej i też nie na całość, tylko gdzieś tak od wewnątrz do środka, tutaj przyciemnię sobie brązem. Natomiast zewnętrzny, tak jak Wam mówiłam, zaznaczę tym tutaj, takim ciemniejszym, tym tutaj brązem. O. Ok, rozmazałam też tutaj te cienie z sobą, żeby były takie bardzo, wiecie, delikatnie rozmazane. I teraz jeszcze tutaj w środek, w klepie, to jest Essence Eye Sorbet w odcieniu 03 Illuminating Kiwi. Wprawdzie już trochę mam zeschnięty ten cień, ale co nie zmienia faktu, że jeszcze da się go używać. Zresztą zawsze można, słuchajcie, do takiego zeschniętego cienia dodać Duraline z Inglota i też go odratujecie. Ja chcę trochę go wklepać tutaj w środek, żeby stworzyć takie złudzenie płaczącego oka. Tak to się nazywa. Tak jakbym po prostu troszeczkę miała tutaj, wiecie, tak... Zobaczycie, będzie to wyglądało tak, jakbym płakała, coś w tym stylu. Wiem, to dziwnie brzmi, ale zaraz zobaczycie, o co mi chodzi. Jest taki mały akcencik, taka... No, tutaj po prostu skupia to uwagę, przyciąga uwagę, takie to spojrzenie jest takie właśnie, jakbym tutaj miała łzę, coś w tym stylu, taki kryształek. Dobra, i teraz słuchajcie, jeszcze zaaplikuję na linię wodną, to jest beżowa kredka z Rimmela Scandalize w odcieniu 005 Nude. Ona idzie na całą linię tutaj wodną. Ok, no i teraz w zależności, czy lubicie, czy nie lubicie wodoodpornej maskary, możecie sobie zaaplikować, jeśli pod wpływem temperatury Wasze oczy łzawią, czy ta maskara Wam spływa, no to zaaplikujcie sobie wodoodporną. Ja używam zwykłej, bo ja nie mam nigdy problemów, wiecie, z maskarą, taką zwyczajną po prostu. Ta to jest Volume Colorist Extreme Black z Rimmela. Maskara wygląda tak. I tą maskarę, ona ma bardzo fajną szczoteczkę, która wydłuża rzęsy, no ona jest wydłużająca. Tak więc aplikuję od samej nasady po końce, tak żeby maksymalnie wydłużyć moje rzęsy. Oczy, słuchajcie, już prawie gotowe, jeszcze tylko trochę tego najjaśniejszego, takiego z tych perłowych cieni. Nabieram na pędzel i delikatnie wklepię w wewnętrzny kącik, żeby jeszcze go rozświetlić. Widzicie, jak pięknie od razu kącik się rozświetlił. Dobra, teraz już możemy przejść do wykończenia twarzy. Najpierw nałożę róż. Dzisiaj będę używać różu w kremie Royal Blush Cream Blush od Rimmela w odcieniu 003 Coral Queen i ponieważ dawałam puder tylko i wyłącznie w strefie T i tutaj przy nosie, tak więc spokojnie mogę zaaplikować ten róż, nic się tutaj nie stanie, nie będzie żadnego wypadku, delikatnie paluchem, bo to jest najlepsza metoda aplikacji tego typu produktów i trochę najpierw na dłoń, żeby nie zrobić plamy i teraz nakładam go trochę tutaj powyżej, bo chcę wybić kolor naturalny, mój kolor oka, więc chcę, żeby ten kolor pojawił się nieco wyżej tutaj na kości niż na typowo na jabłuszku. Mam nadzieję, że widać, że on trochę jeszcze jakby wybił kolor mojej tęczówki. Teraz przechodzimy już do bronzera. Ja nie chcę robić mocnego konturu, bo jest lato, wiadomo, zależy mi na tym, żeby makijaż był lekki. Tak więc mam tutaj paletkę Collection, która nazywa się Shimmer Shades
odcieniu Way to Glow i bardziej ocieplę moją skórę, wybierając perłowy, więc muszę być ostrożna. To jest perłowy, słuchajcie, taki brąz złotawy i trochę tylko jakby delikatnie ocieplę moją skórę, żeby ona wyglądała na taką, wiecie, opaloną, ale też właśnie rozświetloną. Nabieram cienia, teraz go trochę jakby wtłaczam w ten pędzel, żeby nie zrobić sobie plamy na skórze i teraz tym, co zostało, omiatam moją skórę, tak jakbym chciała zrobić kontur, ale wiecie, nie jest to typowy kontur, tylko bardziej ocieplenie skóry, nadanie jej takiej trójwymiarowości. I znów na skórze i omiatam. Słuchajcie, teraz jeszcze to wszystko czyszczę, to znaczy na tym pędzlu już prawie nic nie mam, wszystko już prawie jest wyczyszczone. To wszystko jeszcze teraz z sobą blenduję, rozcieram, żeby nie było tego za dużo. Jeszcze wezmę troszeczkę, ale trochę tego rozświetlacza. To jest rozświetlacz Good to Glow, Nothing Hill Glow. To jest odcień 001 z Rimmela. Ja mam próbkę, to nie jest pełnowymiarowe opakowanie. Dosłownie minimalnie na palec. Odciskam oczywiście na dłoni, żeby nie przesadzić z ilością i wklepuję tylko tutaj, żeby po prostu rozświetlić trochę, no tutaj mój policzek, trochę też na nos, tutaj i tutaj i teraz też to wklepuję. No i teraz czas na usta. Słuchajcie, na usta nakładam szminkę w odcieniu 371 z L'Oreal. I to jest taki piękny cukierkowy róż, dziewczęcy róż. Nie wiem, jak to mam powiedzieć. Taki ładny róż. I tą szminkę nakładam. Najpierw tylko sobie oczywiście muszę nawilżyć moje usta. Jak zawsze, Baby Lips to jest taki balsam do ust z Maybelline. Zwykła po prostu pomadka. I na tą pomadkę nakładam ten kolor, który ożywi mój look, mój makijaż. Jest bardzo delikatny, bardzo taki ładny kolor po prostu na lato, tak mi się wydaje. Do opalenizny pięknie będzie wyglądał. Ja jestem naprawdę fanką szminek z L'Oreal, uważam, że są naprawdę bardzo dobrej jakości. No i makijaż, słuchajcie, gotowy. Jeszcze to, co mogłabym zrobić, to spryskać go fikserem z Kobo, żeby na pewno go utrwalić, żeby nic się z nim nie działo. Natomiast nie chcę, bo nie chcę obciążać mojej skóry. Jeśli wy macie taką potrzebę, to oczywiście możecie takiego fiksera użyć. On jest lekki na dzień, myślę, jak najbardziej jest ok. Nie jest tak mocny jak Kryolan, bo tamten to już naprawdę jest moc. Tak więc ten, myślę, do takiego codziennego użytku jest ok. No i makijaż gotowy, słuchajcie. Tak prezentuje się mój makijaż budżetowy w lipcu. Oczywiście jest lekki, świeży, dziewczęcy, ale przy tym też trochę taki niebanalny poprzez to oko, poprzez te kolory na twarzy. Że myślę, nie jest nudny, to najważniejsze. Tak więc dajcie proszę znać, co myślicie, czy taka wersja Wam się podoba, czy coś takiego wykorzystacie u siebie. Bardzo jestem ciekawa. No i oczywiście zostawcie łapkę w górę, bardzo o to proszę i widzimy się niebawem. Mua, pa.